witam was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym przeczytać fragment Bożego Słowa i powiedzieć wam w krótkich słowach o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który przyszedł na ten świat, aby każdy, kto w Niego uwierzy, w Jego Słowo, miał życie wieczne. Jezus powiedział do niej: Kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Ale nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy będą Go czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. Kobieta mu powiedziała: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. Gdy On przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Jezus powiedział: ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. A wtedy przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Nikt jednak nie powiedział, o co się pytasz, albo dlaczego z nią rozmawiasz. I zostawiła kobieta swoje wiadro, poszła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Przeczytaliśmy krótki fragment Bożego Słowa z Ewangelii Jana, kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką. Usłyszeliśmy od Niego słowa, że Bóg jest duchem i że prawdziwi czciciele będą oddawać Mu cześć w duchu i w prawdzie. Każdy z nas kiedyś zgrzeszył. Człowiek miał społeczność z Bogiem, kiedy uczynił człowieka, Adama, dał mu żywego ducha, żeby mieć z nim społeczność. Społeczność w duchu. Przez grzech, który wszedł na świat, przez decyzję człowieka, aby odwrócić się od swojego Stwórcy, ten duch stał się martwy. Jezus przez dzieło krzyża daje nam możliwość, aby wrócić do tego stanu i mieć społeczność z Bogiem. Dlatego tutaj jesteśmy. Ewangelia Jezusa Chrystusa mówi o tym, że jeśli zgrzeszyłeś, a wiemy, że każdy z nas zgrzeszył, każdy z nas kogoś okłamał, każdy z nas kogoś skrzywdził i przez to potrzebujemy zbawienia, jeśli chociaż raz zgrzeszyliśmy. Dlatego dzieło krzyża, ofiara Jezusa Chrystusa jest dla tych, którzy uwierzą w Jego Słowo. Uwierzą, że są grzesznikami i potrzebują ratunku. Więc jeśli Ty uznajesz siebie za winnego, tak jak my wszyscy byliśmy winni, zawołaj do Niego, aby On zbawił Cię. Wyznaj Mu wszystkie swoje grzechy. Te, które tak zabawnie brzmią w naszych ustach, ale to są grzechy, które sprowadzają wszelkie zło na ten świat. Wszelkie rozwody, wszelkie choroby, wszelkie bankructwa, wszelkie nasze problemy. To brzmi zabawnie, kiedy konsekwencje tego grzechu nas nie dotykają. Ale kiedy one przyjdą, nie wiemy, co ze sobą zrobić. A Jezus chcę dać Ci szansę. Jeśli uważasz uczciwie, jeśli powiesz samemu sobie, że zgrzeszyłeś i potrzebujesz zbawienia, zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Tak jak mówią Dzieje Apostolskie 4:12, nie dano żadnego imienia ludziom pod niebem, w którym mielibyśmy być zbawieni. Więc jeśli chcesz być zbawiony, uznaj, że popełniłeś winę, uznaj i przed Bogiem
że jesteś grzesznikiem i wyznaj mu swoje grzechy. A on naprawdę chce ci je przebaczyć i chce ci dać nowe życie z nowym, ożywionym duchem, przez którego możesz mieć społeczność z żywym Bogiem. Dlatego ofiara Jezusa Chrystusa, Bożego Syna na krzyżu, daje każdemu możliwość stać się dzieckiem Bożym. Ale jeśli nie uwierzysz w to, co powiedział, nie uwierzysz w Jego Słowo, nie chcesz pokutować, Bóg mówi, że należną zapłatą, nie karą, ale zapłatą za grzech jest śmierć. Nie dlatego, że On tego chce. Słowo Boże mówi, że On nie ma upodobania śmierci choćby jednego bezbożnika. Jest to należnością za nasz świadomy bunt, że odwracamy się od Ojca, który chce zbawić nas. Słowo Boże mówi, że jest to dobrą nowiną. Dobrą nowiną. Dlatego każdy z was, kto jest poruszony, kto wie, że w jego życiu jest wiele niewłaściwych rzeczy, chociażby kłamstwo, może tutaj podejść. Będziemy się o niego modlić. Będziemy wyjaśniać Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ale daj sobie szansę, żeby Jezus Chrystus stał się Panem twojego życia i zmienił każdą dziedzinę twojego życia. Nie wprowadził cię w religijne życie. Nie głosimy religii, ale każdą dziedzinę twojego życia. Dlatego błogosławię każdego, kto pragnie, i tych, którzy nie są przekonani. Dajcie Jezusowi Chrystusowi szansę i zaufajcie Jego Słowu. Błogosławię was wszystkich słuchających. Amen.